Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zbożu w Podkowie Leśnej. W tym sezonie studiujemy Księgę Objawienia. Dzisiejszy tytuł to Godzien jest Baranek. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj ze mną w studium jest Magda, Szymon, a ja mam na imię Igor. Dzisiejsze studium będziemy rozpoczynać modlitwą i poproszę Szymon na modlitwę. Panie Jezu, nasz Zbawicielu, dziękujemy Tobie za przywilej, że dzisiaj możemy ten czas tego studium poświęcić patrzeniu na Ciebie jako naszego Zbawiciela, jako naszego pośrednika, jako naszego arcykapłana. Dziękujemy za to, że Ty przeprowadziłeś cały plan zbawienia do tej pory, że cały czas wstawiasz się za nami i dziękujemy, że możemy dzisiaj uczyć się o Tobie. Prosimy, abyś zgodnie z obietnicą Twoją dał nam Ducha Świętego, aby to, co będziemy czytać, te myśli, którymi będziemy się dzielić, aby one były prawdziwe, oddawały Tobie chwałę i były ku naszemu zbudowaniu. W imieniu Jezusa, Twoim własnym, prosimy. Amen. 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 Dzisiaj będziemy koncentrować się na 4-5 rozdziale Księgi Objawienia i będziemy czytać właśnie teksty z tych dwóch rozdziałów. Przede wszystkim będziemy czytać 4 rozdziału. Mamy ogólnie wizję nieba, czyli to, co apostoł Jan zobaczył w niebie. I te tematy, myślę, że są bardzo istotne dla nas jako chrześcijan, bo pokazuje nam w zasadzie, kim jest Jezus. Po pierwsze, po drugie pokazuje nam, na czym polega zbawienie. Tak nam się wydaje, że to jest objawienia, niby rzeczy, które są w niebie, przyszłości może, tak, albo przeszłości, ale w zasadzie te teksty mówią, jak każda księga Nowego czy Starego Testamentu mówi właśnie o zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie. Mi się wydaje, że ten temat tutaj cały czas jest, on jest obecny, on wszędzie właśnie, wszędzie go widzimy. Na samym początku może bym chciał, żebyśmy przeczytali pierwsze 8 wersetów 4 rozdziału, które pokazują właśnie, co się dzieje w niebie. Potem będziemy oczywiście się odnosili do poszczególnych z tych wersetów, to jest z tych 8 wersetów, które będziemy czytać, ale mi się wydaje, że jest ważne, żebyśmy na sam początku patrzyli tak ogólnie na cały ten tekst i byśmy popatrzyli, co szczególnie możemy w tym tekście widzieć i jak to niebo jest właśnie rysowane dla nas. I może Magda, mógłby Cię poprosić o przeczytanie tych 8 wersetów. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę Ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku, wokoło tronu 4 postacie pełne oczu, z przodu i z tyłu. Pierwsza postać była podobna do lwa. Postać druga podobna była do cielca. Postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu,
i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Dziękuję bardzo, Magda. Ten tekst jest naprawdę piękny, kiedy właśnie tak wsłuchamy się w ten tekst, jak on brzmi. No i właśnie, kiedy słuchamy, to tworzy nam pewien obraz. I chcę, byście podzielili właśnie, jak jest ten wasz obraz, który właśnie tworzy się, kiedy ten tekst czytamy. To jest niesamowity obraz. To jest obraz jak taki nie z tego świata. Taki na pewno z tego świata. Piękny, po prostu. No, człowiek to czyta i się unosi wyżej. Szymon? No, zdecydowanie jest piękny i już po pierwszych rozdziałach Apokalipsy tutaj jednocześnie bardziej skomplikowane. Widzimy tutaj więcej symboli, postacie, które mają różne atrybuty, różne cechy. I mimo, że jest to bardzo taki wzniosły obraz, piękny, to jednocześnie pojawia się tu mnóstwo nawiązań do Starego Testamentu. I myślę, że to jest bardzo piękne, bo jest tutaj pewna taka tajemniczość. Na tronie siedzi ktoś, ale te cechy, które tu czytamy, głos trąby, te błyskawice, które wychodzą, od razu pokazuje nam, kto tak naprawdę siedzi na tym tronie. To są te same opisy zjawisk, które są przy Górze Synaj. Głos trąby, który lud cały drżał, świadomy tego, że oto Bóg jest w tej, ten głos trąby, ta burza, te błyskawice. Wtedy lud spotkał się z Bogiem, wtedy Mojżesz stał z nim twarzą w twarz na Górze Synaj. Tu widzimy, kto siedzi na tym tronie i te same opisy widzimy też dalej. Tak, dziękuję bardzo. Dzisiaj, kiedy ja tak właśnie też, tak jeszcze dodam, kiedy ja tak słucham ten tekst, to po prostu widzę, że Jan, kiedy starał się to opisać, tak w zasadzie jak brakowało mu słów, kiedy starał się opisać to, co w zasadzie widział. I na przykład no, trochę takie abstrakcyjne rzeczy w zasadzie pisze nam, prawda? Jak wyglądał nawet ten Bóg, który siedzi na tronie, prawda? Że na przykład z wyglądu był jak kamień jaspisowy, karniolowy, wokół tronu tęcza i w ogóle, że ta tęcza też była jakaś taka, że on po prostu nie wie w ogóle, jak to opisać. Ci starcy w ogóle, którzy tam są. I mi się wydaje, że on po prostu starał się najbardziej w prosty sposób to opisać, ale mi się wydaje, że to, co on widział, było wiele, wiele bardziej skomplikowane i o wiele piękniejsze i ta niesamowitość, mi się wydaje, że można tak to powiedzieć, było o wiele większa niż my to oczywiście odczytujemy. No i wiadomo też, że czytając ten tekst polski, jednak w języku greckim trochę głębiej możemy wejść ten tekst, prawda, i wtedy trochę właśnie te kolory nagle po prostu są bardziej jaskrawe i więcej z tych kolorów, prawda. To jest właśnie też niesamowite. Tak, tutaj bardzo takie ciekawe jest, że te symbole, chociaż i te obrazy są takie nieco abstrakcyjne lub takie dziwne, to one wszystkie odnoszą się do tego obrazu Boga, który on pokazał człowiekowi. Te grzmoty, te błyskawice, było to wszystko, kiedy Bóg spotkał się z ludem wybranym. Tak samo ta tęcza nie była jakoś typowo jak boskim dla samego, tylko dla idei Boga, ale ona była dana Noemu po potopie. W 9 rozdziale, w 17 wierszu rzekł Bóg do Noego: to jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Boga, którego widzimy w 4 rozdziale Apokalipsy, to jest Bóg, który zawarł przymierze z człowiekiem, Bóg taki, jaki objawił się człowiekowi. Dobrze, dziękuję. No właśnie, tak koncentrując się na czwartym wersecie, ja może go przeczytam jeszcze raz. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. Jak my widzimy tych starców? Kim oni są? To może wytłumaczcie, dlaczego. Tak? Szymon? Ja może zacznę od tej prostszej strony, bo nie trzeba być naprawdę specjalistą, żeby wiedzieć, co oznacza biała szata. Bo za każdym razem, kiedy pojawia się w Starym, w Nowym Testamencie, to ona jest symbolem czystości nadanej przez usprawiedliwienie.
Tutaj są ludzie, którzy otrzymali białą szatę sprawiedliwości. I w Starym i w Nowym Testamencie mamy tego przykład. Korony, które są komu dane? Zwycięzcom, tym, którzy z ziemi wstępują do nieba, otrzymują koronę zwycięstwa. Nie wiem dlaczego 24. Być może jest to pokazane tak, jak było 12 plemion izraelskich w Starym Testamencie, 12 wybranych apostołów. Być może pokazują pełnię tego, że są przedstawiciele całej ludzkości. Tak. Możemy zgadywać, ale właśnie z pewnością to, co widzimy, te symbole pokazują nam, pokazują i z całą pewnością możemy powiedzieć, że są to ludzie, którzy już są pierwocinami zwycięstwa. 12, ich jest 24. Tak, możliwe, że 12 ze Starego też przymierza, tak, z narodu izraelskiego, 12 potem wybranych przez Jezusa, którzy stworzyli potem i stanęli na czele Kościoła. Być może. Czyli dodajesz. Tak zrobiłem. Nie, na pewno liczba 24 nie jest przypadkowa tutaj. Możemy znaleźć naprawdę wiele, wiele symboli w Starym Testamencie, gdzie mamy liczbę 24. W świątyni, przy świątyni było dużo rzeczy właśnie związanych właśnie z liczbą 24, czyli 2 razy 12 tak w zasadzie, bo o to chodziło. Tak, często właśnie w apokaliptyce biblijnej jest tak, że często się mnoży, tak? Na przykład 7 razy 3, tak? Albo 3 razy 3, tak? Więc takie rzeczy możemy znaleźć właśnie czy też w księdze Daniela i wiadomo tu księdze objawienia też, więc to akurat 24 to wiadomo, że to jest 2 razy 12, czyli inaczej mówiąc to symbolizuje w zasadzie lud Boży, ale przede wszystkim symbolizuje resztkę. Jak mówiąc takim naszym językiem, prawda, teologicznym, to właśnie to jest resztka wybrana przez Pana Boga, które są Jego własnością, prawda? Więc to jest bardzo istotne i pokazuje w zasadzie, kim oni są, tak? Tak, Szymon? I też to właśnie ty mi przypomniałeś, kiedy wspomniałeś o świątyni. Służba świątynna odbywała się w 24 zmianach. Tak, jesteśmy w świątyni, tron Boży, te 7 duchów, prawda? Świecznik miał 7 ramion. Jesteśmy w świątyni w niebie i w świątyni, która była symbolem tej niebiańskiej, lewici pełnili służbę jakby w 24 zmianach, czyli cały czas odbywała się tam służba. Czyli tutaj też jest pokazane, to lewici, to ludzie właśnie pełnili tą służbę, tutaj też jest 24 starców. Być może to też jest właśnie symbol tego, tak jak lewici na ziemi, tak tutaj te pierwociny zbawionych też w tej liczbie są przed Bogiem i co robią? Także pełnią służbę, oddają chwałę temu, który siedzi na tronie. Też dla mnie to jest istotne to, że oni mają trony. Bo kiedy czytamy w trzecim wersecie, pokazany jest ten tron Boga, i nagle pokazane jest, że oni siedzą na tronach. Kiedy czytamy dalej, pamiętamy z całego tego opisu, prawda? To mamy też postacie, które są aniołami, czyli inaczej mówiąc, pewne postacie niebiańskie, prawda? Które nie siedzą na tronach, a oni siedzą na tronach. To znaczy, że Pan Bóg podniósł rangę człowieka do tego stopnia, że ludzie stoją na tronie, z koronami na głowie. Tron to panowanie. No właśnie. Czyli ten tekst pokazuje, jak bardzo Bóg uhonorował człowieka. Kim on, czyli kim są wybrańcy Boga dla niego, dla Boga. Bo jak kim my jesteśmy dla siebie, to jest inna sprawa, ale kim Bóg widzi nas, w swoich oczach, jako wybrańcy, jako jego wybrańcy, prawda? I szczerze mówiąc, właśnie to nas czeka tam w niebie. Wiadomo, że tutaj ci 24 starcy to są ci wybrani przez Boga, jako w pewien sensie też jako symbol, prawda? Natomiast chodzi o to, że Pan Bóg pokazuje, że jednak wywyższa rasę ludzką nad innymi rasami. Tak? Szczególnie jego wybrańcy to są ci szczególni jego wybrańcy. Więc to jest coś niesamowitego, powiem szczerze. Dla nas ludzi to jest nie do pojęcia, ale właśnie Pan Bóg to dokonuje i to, że oni są też starcami, to pokazuje też właśnie ich doświadczenie, że oni naprawdę byli tymi, którzy byli doświadczeni przez Pana Boga, przeżyli, oni rozumieją naprawdę wiele, wiele rzeczy. W starożytności właśnie było tak, że osoba, która była starsza, szczególnie na przykład kiedy król był starszy, tak, to oznaczało, że to jest król bardzo mądry, doświadczony, bo królowie sądzili lud, prawda? Czyli to były osoby, które naprawdę mogli ci powiedzieć o doświadczeniach swoich życiowych i o prawdzie życiowej. Czyli w tym momencie pokazane jest, że ci naprawdę są ci, którzy wybrani przez Pana Boga, którzy właśnie mieli niesamowite doświadczenie
doświadczenie z Bogiem, tak? Więc tak, taki Pan Bóg właśnie tworzy ten obraz. To jest naprawdę, powiem szczerze, niesamowite, prawda? Bo wtedy pokazuje, jaki sposób Pan Bóg nas postrzega jako ludzie. Ten tron. A jak widzimy ten tron Boga w trzecim wersecie? Znaczy, przypomnijmy jeszcze trzeci werset. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego, karmielowego, a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. Co powiemy? Jak wygląda ten opis tronu? Jak możesz sobie wyobrazić tron, wokół którego jest tęcza, która jest jak szmaragd? No ja jestem zwykłym człowiekiem, nie za bardzo znam się na szmaragdach. Podobno są śliczne. A zobaczyć taki tron i szmaragd taki wielki, no tak jak mówię, albo niebiańska niesamowita wizja, albo sprowadzając do ludzkiego coś, w co człowiek nie za bardzo umie uwierzyć. Tak, tak. To jest właśnie ważne, żebyśmy właśnie popatrzyli na te kamienie, bo każdy z tych kamieni ma jakiś symbol, prawda, który pokazuje to niesamowitość tronu. Dla mnie jest ważny właśnie ten, jak już Szymon wspomniał, ten łuk, prawda, wokół tronu, czyli ta tęcza, tak? I to właśnie, to jak Szymon powiedział, to jest coś, co się wiąże bezpośrednio z przymierzem, który Pan Bóg zawarł z Noe, kiedy Pan Bóg dał, kiedy wody potopu zeszły, prawda? I to jest istotne, że Pan pokazuje, że On jest Bogiem pokoju, tak? Bo wtedy Pan Bóg przy tym... Obiecał, że nie będzie potopu. Dokładnie, przy tym przymierzu obiecał, że nie będzie potopu i właśnie taki Pan, tak ten tron Pana Boga tak właśnie wygląda. Dobrze, teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali od 8 wersetu do 11. Szymon, mógłbym cię prosić o przeczytanie tego tekstu? A każda z tych czterech postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie. I oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Tak, dziękuję bardzo. Te teksty pokazują, jak Pan Bóg jest uwielbiany i wywyższany. Jak nam się wydaje, dlaczego tutaj pokazana jest ta scena, kiedy wszyscy czczą Boga, uwielbiają, wywyższają? Czy rozumiemy, że tak jest cały czas w niebie, tylko po to jest niebo, po to, żeby Panu Bogu oddawać chwałę, cześć? Tak, wiemy dokładnie, że tak jest w niebie cały czas, ponieważ wieki wcześniej Ezechiel widział podobną wizję. Widział również cztery postacie ze skrzydłami, które zauważył, rozpoznał, że to są cheruby, ci, którzy są najbliżej Boga, jego orszak. Więc nabożeństwo w niebie trwa cały czas. Cały czas Bóg, który siedzi na tronie, jest uwielbiany. Cały czas trwa tam nabożeństwo. Także tutaj widzimy po prostu skrawek tego, co dzieje się tam przez cały czas. Od tego, jak od początku na pewno historii świata, ale też Bóg jest po prostu uwielbiany przez cały czas przez istoty, które stworzył. Też kiedy Bóg dociera do serca człowieka, to tak symbolicznie następuje dokładnie to, co tu jest opisane, że człowiek wreszcie przestaje widzieć siebie jako najważniejszego i w jego sercu jest skrucha i pokora i dostrzega ogrom miłości Boga i swoją marność, mówiąc poetycko. I piękny jest ten obraz, kiedy królowie zdejmują z głowy korony i składają je przed Bogiem. To jest też taki obraz szczęśliwego człowieka, który wreszcie nie wywyższa siebie. Właśnie, to jest istotne, że kiedy czytamy ten tekst, to mam wrażenie właśnie, że ci ludzie i te postacie, które właśnie uwielbiają i czczą w zasadzie Boga,
to widzę, że naprawdę oni to robią z całego serca i właśnie autentycznie czcią i uwielbiają Go, bo rozumieją, kim On jest. I rozumieją, co On zrobił dla nich i w ogóle dla całego wszechświata. Kiedy czytam ten tekst dokładnie, widzę, że to jest to, co przeżywa człowiek, kiedy przeżywa nawrócenie, kiedy przeżywa to, że Pan Bóg staje się jego Bogiem, prawda? Właśnie, tylko że my na ziemi mamy bardzo małe i ograniczone możliwości czczenia Boga tak w zasadzie. W jaki sposób my czcimy Boga, to uważam, że to jest tylko namiastką tego, w jaki sposób my będziemy dopiero czcić i uwielbiać Boga tam w niebie. Nauczymy się. Nauczymy się, na pewno. No właśnie, ale właśnie kiedy czytam, to tak widzę właśnie, że to jest niesamowite i to przeżycie, nie chodzi o ale to jest niesamowite przeżycie, kiedy my będziemy mogli właśnie tak czcić i uwielbiać Pana Boga, prawda? Kiedy właśnie będziemy tam w niebie. I to jest istotne, że Pan Bóg nie tyle potrzebuje, żeby jemu też oddawać cześć, tylko żeby ludzie rozumieli, co rzeczywiście on zrobił, że on jest tylko ten, kto rzeczywiście jest godzien chwały i czci, prawda? Myślę, że tylko on jest ten, który dokonał zbawienia. My już mamy pewien wstęp do tego, jak będziemy uwielbiać Boga, bo tu mamy historyczną chwilę w 4-5 rozdziale, prawda? Tutaj za chwilę będziemy czytać, prawda? Dlaczego, jaki my mamy powód, żeby jeszcze dodatkowo czcić Boga? Bo tu jest wymieniony jako stwórca, ten, który stworzył i bez wątpienia będziemy oddawać mu chwały za to, ale najlepsze przed nami. Tak, tak. Mamy kolejny tekst, który właśnie dzieje się coś w tej scenerii, który jest opisany w 4 rozdziale. Mianowicie mam następny rozdział i pierwsze 4 wersety mówią o dalszym wydarzeniu, bardzo istotnym. I najpierw chcę, żebyśmy ten tekst przeczytali. Magda, mógł poprosić o przeczytanie pierwsze 4 wersety? I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. Dziękuję. Ten opis jest bardzo ciekawy. Jest, oczywiście też znowu jest pełno symboli w tym tekście. Co przede wszystkim ta księga oznacza? I może, jak możemy się domyślić, co mogło być zapisane w tej księdze? Tak, Szymon, proszę. No, mamy tutaj piękny obraz, który tak wymalowaliśmy przez ostatnie minuty, a jednak jest tam kryzys pewien. Jest tam księga, której nikt nie może otworzyć, zapieczętowana 7 pieczęciami. Jan płacze, kiedy widzi, że nie ma takiego, który mógłby to otworzyć. W księdze Izajasza w 29 rozdziale Bóg porównuje, używa tego symbolu księgi. Mówi tak. 29 rozdział, 11 wiersz. Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi. Gdy się ją poda temu, który umie czytać i powie: przeczytaj to, proszę. Wtedy on odpowiada: nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane. A gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać i powie: przeczytaj to, proszę. Wtedy on odpowiada: nie umiem czytać. Tutaj ta księga, przynajmniej w tym kontekście z księgi Izajasza, są proroctwami. W księdze Amosa czytamy o tym, że Bóg nie czyni nic, dopóki nie objawi swoim sługom, prorokom. Jest to wiersz 3 z księgi Amosa, rozdział 3, wiersz 7. Przez proroctwo Pan Bóg pokazywał ludowi, że jest z nim. Kiedy było proroctwo, znaczy Pan Bóg kontroluje sytuację, Bóg troszczy się o swój lud i daje słowa prorokom. Kiedy nikt nie potrafi czytać, nikt nie może otworzyć, znaczy, że lud nie wie, co się dzieje. Nie wie, czy Bóg jest przy nim, czy nie ma. To jest pewna taka chwila tutaj w niebie, kiedy nie wiadomo tak naprawdę, co z ludzkością.
Wiemy o tym, że jest przeciwnik, że ziemia jest skażona grzechem, że ludzkość jest tak naprawdę skazana na zagładę i ten moment pokazuje, że nie ma komu otworzyć tej księgi. Nie ma ratunku dla ludzkości. To jest taki moment oczekiwania. Jan płacze, bo rozumie, że coś się dzieje ważnego. Rozumie, że losy jego, losy całej ludzkości są zależą od tego, od tej księgi. Czy ktoś ją otworzy, czy ktoś ją przeczyta. Jest moment wielkiego dramatu i wielkiej rozpaczy. I, jak mogę, to podzielę się z wami skojarzeniem. Ten moment zawsze mnie bardzo poruszał. To płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgi. W tym tygodniu rozmawiałam z pewną kobietą i ona mi opowiedziała o takiej historii, gdzie właśnie przeżyła taką ogromną, wszechogarniającą rozpacz. Ona ma 4 dzieci i ostatnie dziecko urodziło się chore i w tym momencie miał 5 miesięcy, okazało się, że ma bakterie i powiedziano jej tak, albo dziecko umrze, albo dajemy lekarstwo, po którym dziecko będzie głuche i będzie miało uszkodzone nerki i system nerwowy. I ona powiedziała, że miała taką rozpacz, że szła ulicą i myślała, czy skończyć ze sobą, czy próbować dalej żyć. I to jak to czytam, to jest taki moment, w którym tak jakby jest tak ważne pytanie, że wszechświat zamiera. Tak? Czy znajdzie się odpowiedź na ten ogromny problem? Czy znajdzie się rozwiązanie? I my na naszym poziomie ludzkim mamy różne problemy, ale to jest problem, który dotyczył wszystkich. Tak, dziękuję. Mi się wydaje, że to jest też istotne, żebyśmy właśnie popatrzyli, co ten zwój mógłby też zawrzeć, prawda? Bo wiemy, że nikt nie był godzien otworzyć ten zwój. Inaczej mówiąc, ta treść była tak ważna, tak istotna i tak niesamowita, że wszyscy widzieli, co tam jest. Bo gdyby nie widzieli, to by nie rozumieli ważność tego zwoju, nie widzieli, jaki to jest tekst. Natomiast wszyscy rozumieją, co to jest za tekst, prawda? I to jest bardzo istotne. I właśnie domyślając właśnie, jak Szymon, jak tutaj wspominałeś o księdze Izajasza, prawda, 29 rozdział, tam pokazany jest właśnie ten, w jaki sposób rozumiany jest właśnie księga, która jest zapieczętowana, ale właśnie ta historia pokazana jest, jak ja rozumiem, prawda, właśnie z tego zwoju, że na ten zwoju, prawda, że pokazane jest w zasadzie to, co dokonał Bóg dla nas, i cały plan zbawienia, który Pan Bóg miał od początku do końca prowadzić i dokładnie tą prawdę o wszystkim, co jest na świecie i o nas samych. O prawdę o złego i o wszystkim innym, prawda? I właśnie to mi się wydaje, że kiedy Pan Bóg przedstawia tą scenę Janowi, prawda? Pokazuje właśnie, że ten obraz jest... znaczy ta historia jest taka, że nikt nie ma godności i w zasadzie nie może z różnych racji, nie może po prostu podejść nawet do tego zwoju, prawda, zapieczętowanego. Zobaczcie, że też pokazane jest, że jest aż 7 pieczęci, tak? Czyli naprawdę ten zwój jest strzeżony bardzo mocno. No. Że nikt nie może tak po prostu przyjść, żeby po prostu ten zwój rozwinąć i sobie przeczytać, co tam rzeczywiście jest, prawda? Więc dlatego pokazane jest, że to jest naprawdę bardzo istotny, bardzo ważna księga, która mówi właśnie o prawdzie. Tak, i naprawdę wszyscy pragną, żeby przeczytać to, co tam jest, prawda? No właśnie. I jakie jest rozwiązanie? Może przeczytajmy dalej 6, 7 i 8 werset. Szymonie, poprosimy o przeczytanie. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści.
Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. Dziękuję. No właśnie, to pokazane jest właśnie ten pełny obraz teraz, co miało miejsce. Jak mi się wydaje, dlaczego tylko Chrystus, chociaż to jest opisane, prawda, dlaczego tylko właśnie ten baranek? Po pierwsze, dlaczego jest nazywany barankiem, prawda? Ten obraz Jezusa jest tutaj naprawdę ciekawy, bardzo niesamowity, ale dlaczego tylko ten baranek miał możliwość odpieczętowania i przeczytania tego zwoju? On wypełnił kluczową rolę w planie zbawienia. Mhm. On stał się barankiem, zabitym od założenia świata. On wypełnił rolę odkupienia ludzkości. Cały grzech wziął na siebie. Cały słuszny gniew Boży musiał spaść na Niego. To było jedyne wyjście, aby ludzie, których On tak umiłował, aby mogli być ocaleni przez Jego ofiarę. Także On, wypełniając tą rolę, stał się godny do tego, by poprowadzić plan zbawienia dalej, by tą księgę otworzyć. Jedyny, który właśnie tą rolę mógł pełnić, który złamał moce ciemności. To jest właśnie ten moment historyczny, kiedy moce ciemności zostają złamane raz na zawsze. Jezus pełni tą wspaniałą rolę jako baranek. Dziękuję. To też jest piękne, wiecie, że kiedy mówimy o naszym zbawieniu, to zawsze mówimy o tym, że Chrystus umarł na krzyżu. I zazwyczaj tu się zatrzymujemy. Ale zobaczcie, że nasze zbawienie jeszcze się sprawuje cały czas w niebie. Ten obraz, który tu widzimy, to widzimy po prostu Jezusa Chrystusa, który sprawuje właśnie nasze zbawienie. Pokazany jest właśnie On jako baranek, inaczej mówiąc, tu widzimy też pewien obraz, który Jezus pokazuje, że On w niebie cały czas, po pierwsze, stawia się za nami, po pierwsze, cały czas między nami a Bogiem mediuje, prawda? I co jest istotne, On pokazuje, że to zbawienie cały czas jest realizowane w niebie. Tak? Że On, otwierając tą historię, czyli która jest opisana właśnie w tym zwoju, pokazuje właśnie, że my jako ludzie dla Boga jesteśmy najważniejsi, tak? Po prostu wszystko, co się dzieje w niebie, koncentruje się dokładnie na nas, na naszym zbawieniu. Ci starcy, którzy tam są, prawda, to, co robi Jezus Chrystus, robił tu na ziemi, co to wszystkim, co robi teraz w niebie, prawda? I właśnie, co jest istotne, wszyscy koncentrują się na Bogu, tak w zasadzie, kiedy czytamy Księgę Objawienia, ale ja tak widzę też tak, że Bóg przede wszystkim koncentruje się na człowieku i na zbawienie człowieka. To jest niesamowite. Tak? Tak, proszę. To widzimy po tym, jak Jezus podchodzi do tronu, bierze tą księgę, wtedy czytamy, że Duch został, ten Duch, prawda? Duch Boży zostaje zesłany na ziemię. Więc widzimy dokładnie historycznie, że to, co się dzieje tam, w niebieskiej świątyni, ma od razu przełożenie na to, co się dzieje na ziemi. Tu widzimy moment, kiedy do Ojca na tronie podchodzi Chrystus, bierze księgę, efekt? Pięćdziesiątnica. Kościół działa z mocą, jak nigdy później już, prawda? Do tego czasu. Kiedy wypełnia się kolejny okres proroczy z Księgi Daniela, 2300 wieczorów i poranków, wtedy dzieje się coś jeszcze innego. W niebieskiej świątyni, w tej scenerii, którą tak już wymalowaliśmy, to Jezus wchodzi z miejsca świętego do miejsca najświętszego. I co dzieje się na ziemi? Również wylanie Ducha Świętego, ożywienie religijne, które też wspominamy, nawet w historii jest nazywane wielkim przebudzeniem religijnym XIX wieku, prawda? Także wszystko, co tam się dzieje, ma od razu przełożenie na to, co się dzieje na ziemi. I też będzie moment, kiedy Chrystus wyjdzie z niebiańskiej świątyni. I też na ziemi, dla ziemi będzie to oznaczać, że Chrystus wraca, że Jezus jako Pan, jako ten baranek wróci, aby objąć panowanie, aby zakończyć już raz na zawsze problem grzechu. Tak, dziękuję bardzo. I następny tekst, który tu mamy w 5 rozdziale, tak w zasadzie do końca już 5 rozdziału, który jest bardzo ważnym tekstem, od 9 wersetu byśmy przeczytali. Magda, proszę o przeczytanie. Dobrze. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi
z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili donośnym głosem: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Tak, dziękuję bardzo. Ten tekst właśnie pokazuje jakby dalsza część, bym powiedział, tego nabożeństwa, które tam jest, prawda? Ja bym powiedział, nie tyle nabożeństwa, ile czci i uwielbienia Boga. I zobaczcie, jest uwielbiany ten baranek dokładnie za to, kim on jest i za to, co on zrobił. Nie dlatego, że jest Bogiem, ale dlatego właśnie dokładnie, co on zrobił i kim rzeczywiście on jest. Dlatego, że tylko on w takim, w tym, co zrobił, godzien. Tylko jest godzien chwały i czci, prawda? I, no i właśnie, kiedy czytam ten tekst, właśnie pokazane jest, że to nabożeństwo, albo to oddawanie czci Bogu jest tak autentyczne i to jest tak niesamowite, tak, jest tak doniosłe, że gdybyśmy tam byli, to byśmy nie mogli inaczej się zachować, tak szczerze mówiąc. Gdybyśmy... Ja bardzo bym chciała tam być. Ja rozumiem. I myślę, że tak będzie. Przynajmniej taką też mamy nadzieję. No właśnie. Krocie tysięcy i tysiące tysięcy. Mm-hmm. Niewyobrażalna ilość. Słuchajcie, Magda, jak myślisz, co ten tekst dla mnie dzisiaj mówi mi? Co mówi mi o moim życiu duchowym i o tym, że naprawdę chcę właśnie przychodzić do Boga, czcić Go, uwielbiać. Ale co mówi mi tak samo ten tekst więcej? Nie wiem, co tobie mówi, ale wiem, co mi mówi. No właśnie. Że temu, który siedzi na tronie i barankowi, cześć i chwała. Mhm. Fantastycznie jest móc zobaczyć, tak Boga zobaczyć. Jak żyjesz, masz, ja to mówię, że to są piłeczki, którymi cały czas żonglujemy, tak? Przynajmniej 40 piłeczek na raz. Próbujesz zapamiętać tę masę rzeczy. A jedyne, co potrzebujesz, to skupić się na Bogu. I wtedy wszystko jest we właściwym miejscu, bo On jest godzien chwały. On jest godzien naszej koncentracji. I kiedy się na nim skupimy, nasze życie jest opromieniane jego pięknem. Właśnie, dziękuję. Szymon, masz jakieś słowo? Gdy czytałem te teksty, tak przygotowując się do dzisiejszego tematu, no to miałem gdzieś z tyłu głowy taką myśl, że no ja przecież to wiem. No oczywiście, że Jezus jest tym pośrednikiem, że On to zrobił. My to wszystko wiemy. Wszyscy Polacy, wszyscy, którzy kiedykolwiek słyszeli o Chrystusie, wiedzą, co On zrobił, prawda? Ale właśnie, czy na pewno? Tutaj mamy wspaniale wymalowany ten obraz. Mamy tutaj to oczekiwanie, kto otworzy, oto przychodzi ktoś, kto może otworzyć. Naprawdę mi to pokazuje, że tak jak ty powiedziałaś, aby w życiu wszystko było poukładane, musimy mieć, naprawdę być wpatrzeni w Boga, w Jezusa, w to, co On zrobił. To jest ta recepcja, ta na to, mimo że może nam się to wydawać, że wiemy. Tak, możemy mieć tą informację w głowie, że wiemy, ale czy naprawdę to jest rzeczywistością przed naszymi oczami w naszym życiu, gdy postępujemy, gdy zmagamy się z trudnościami życiowymi? Czy naprawdę wtedy, kiedy wątpimy, czy kiedy zmagamy się z jakimś rozczarowaniem, czy wtedy też Bóg jest przed nami jako ten tronujący, ten zwycięski, ten, który przełamał moce ciemności? Wtedy może warto wrócić do tego obrazu, zobaczyć Boga na tronie, zobaczyć Syna, również Boga po prawicy, tego, który wstawia się za nami i zobaczyć, że On jest zwycięzcą i wtedy nasze problemy w obliczu tego wspaniałego obrazu
One są niczym, bo Bóg jest zwycięzcą i Bóg właśnie, tak jak w sumie to wszystko pokazuje, Bóg jest zwycięzcą dla nas. No właśnie, to jest niesamowite, że ten obraz pokazuje nam, że Chrystus jest uwielbiany w niebie, jest wywyższany, czczony, ale jest pytanie, czy w moim życiu Chrystus jest wywyższany, czczony i uwielbiany? Czy naprawdę mam świadomość, kim rzeczywiście jest Jezus Chrystus? Wiecie, bo my mamy często takie podejście do Chrystusa jako człowieka, znaczy jako Boga, jako człowieka, który umarł za mnie, zmazał moje grzechy i teraz jestem wolny. Mówimy, jestem wolny w Chrystusie. Wiecie, i raczej na tym się skupia ten obraz Chrystusa. Może czasami, widzimy właśnie ten, który się stawia za nami, jak pisze list do Hebrajczyków. Ale czy rzeczywiście Chrystus jest Bogiem? On jest królem mojego życia? Czy rzeczywiście ja czczę Go? Bo wiecie, kiedy mogę Go czcić prawdziwie? I uwielbiać Go? Kiedy naprawdę zrozumie, kim On jest i co On zrobił dla mnie. Naprawdę. Bo my skupiamy się, niby mówimy o tym, że właśnie Chrystus umarł za nas i tak dalej, ale kiedy naprawdę dogłębnie zrozumiemy, dopiero wtedy naturalnie będziemy Go czcić i uwielbiać. I właśnie na tym polega ten opis 5 rozdziału. Pokazuje, że te postacie naprawdę doświadczyły tego baranka. Ci starcy, oni dopiero właśnie czcią Go i uwielbiają. I nie tylko oni, tak samo inne postacie z wszechświata czcią Go i uwielbiają, dlatego że rozumieli, co On zrobił nie tylko dla nas jako ludzi, ale tak samo dla nich nawet. I właśnie o to chodzi, że ten obraz Chrystusa nagle się pojawia jako coś, co otwiera nam oczy rzeczywiście na to, kim jest Bóg. I po to pokazuje nam ten 4, 5 rozdział, kim jest Bóg dla nas i co On zrobił dla nas. I co jest istotne, jak Bóg nas wywyższył jako ludzie. Jak On nas wywyższył. Jak wywyższa cały czas. I jestem naprawdę, powiem szczerze, jestem mocno zadziwiony, że my jako ludzie mamy taką wartość w oczach Pana Boga. Oczywiście jako ci, którzy są wybrani przez Pana Boga, czyli bo Pan pokazuje, że ludzie są ci, którzy są Jego własnością. Ci 24 starców tu pokazuje właśnie tą resztkę, którą Pan Bóg zbawia. I właśnie pokazuje, że my dla Pana Boga jesteśmy wartość niewyobrażalna. Stawia nas wyżej od wszystkiego innego, co może być. Bo zobaczcie, te trony 24 starców, gdzie jest? Na sali tronowej, tam, gdzie jest tron Pana Boga. Znaczy mówiąc, będziemy tam, gdzie jest Pan Bóg. Tam będą ludzie. Gdzie jest Jego mieszkanie. Gdzie jest Jego miejsce przebywania. I to jest niesamowite. Naprawdę, to jest niesamowite. Ten obraz jest niesamowity, do tego może dodam jeszcze właśnie, że ta Jerozolima, która jest dalej opisana, tam w 20 rozdziale, prawda, i dalej, Księgi Objawienia, że ona jest w formie sześcianu, tak, ile ma wysokość, tyle ma długość, tyle ma szerokość, właśnie pokazuje, że to jest dokładnie na kształt miejsca najświętszego, tak, w świątyni. Sali tronowej. Dokładnie, sali tronowej, bo tak pokazują psalmy, że tron Boga jest na cherubach, na Arce Przymierza, znaczy mówiąc w miejscu najświętszym. Tak? I pokazane jest, że Jerozolima, znaczy mówiąc miejsce, gdzie my będziemy mieszkać, my jako ludzie, bo Jerozolima jest zbudowana, to tam jest właśnie dokładnie w miejscu, gdzie Pan Bóg mieszka, gdzie jest Jego tron. Czyli my wszyscy będziemy mieszkać w mieszkaniu Pana Boga. W centrum Wszechświata. Dokładnie, w centrum Wszechświata. To jest niesamowite, że Pan Bóg tak nas uhonorował, tak nas podniósł w swoich oczach i w naszych oczach, i w oczach wszechświata, że z tym nie da się nic porównać. Pytanie jest podstawowe, jak w takim przypadku ja patrzę na siebie, patrzę na moją siostrę, na mojego brata i jak ja go traktuję, jeżeli Pan Bóg dał nam taką wartość. Mi się wydaje, że ten tekst właśnie dokładnie o tym mówi. Mówi o tym, co Jezus Chrystus zrobił dla nas. Ale my to wiemy, że dlatego tylko, że po prostu nas kocha. I to jest niesamowite. Kończąc nasze rozważanie, myślę, że na tym musimy się koncentrować właśnie w życiu, żeby naprawdę
patrzeć na Chrystusa i widzieć ten obraz Chrystusa, kim rzeczywiście On jest. I Księga Objawienia, 4-5 rozdział szczególnie pokazuje ten obraz Chrystusa. To nie jest tylko tekst, który pokazuje o tym, co się dzieje w niebie, ale pokazuje o tym, kim jest Jezus Chrystus. Dla mnie osobiście, dzisiaj. Nie tylko tym, co, nie tylko to, co będzie w niebie. I żeby Pan Bóg dał, żeby właśnie tak było, żebyśmy cały czas widzieli tego Chrystusa i mogli odczytać Go z Pisma Świętego, kim rzeczywiście jest dla mnie osobiście. Kończąc nasze rozważanie, to chcę, żebyśmy się pomodlili. Mam tak, mogę Cię prosić o modlitwę. Możesz. Panie Boże, takie wspaniałe rzeczy dla nas przygotowałeś i dziękuję Ci za to, że mogliśmy teraz się skupić i to zobaczyć. I dziękuję Ci za niesamowitą drogę, jaką nam dajesz i taki zaszczyt wielki. Chcemy, Panie, to przyjąć. Poprowadź nas, proszę, do naszej ojczyzny. Amen. Amen. Dziękuję, że byliście razem z nami i zapraszam na kolejne studium z Księgi Objawienia, które będzie za tydzień.